Dzień dobry, nazywam się Karolina Opolska i z największą przyjemnością zapraszam na Przestępstwo Niedoskonałe cykl podcastów kryminalnych w portalu na temat.pl, w których będę rozmawiała razem z moimi gośćmi. Nie tylko o zabójstwach, ale również o napadach, porwaniach, stalkingu i innych zbrodniach, które na trwałe wpisały się do polskiej kryminalistyki. Jest wieczór 16 grudnia 1997 roku. Małgorzata, siostra Anny Jaźwińskiej, zaczyna się niepokoić, dlatego że Anna nie odebrała od niej córki, którą Małgorzata tego dnia się opiekowała. Annę miał do Małgorzaty przywieźć mąż Daniel i miał ją przywieźć prosto z pracy w butiku Ultimo na Nowym Świecie w Warszawie. Małgorzata zaczyna więc dzwonić do Daniela, ale jedyne jedyne co słyszy to komunikat abonent czasowo niedostępny. Przez kolejne dwie godziny Małgorzata próbuje skontaktować się z Anną lub Danielem niestety bezskutecznie. Około godziny 22 zaczyna dzwonić bezpośrednio do butiku, ale tam również nikt nie odbiera. Dzwoni więc do Huberta. Hubert jest bratem Daniela i mężem Natalii, która razem z Anną pracuje w Ultimo. Natalia mówi, że widziała Annę jeszcze o 19:30 i wszystko było w porządku. Ostatecznie Hubert i Natalia decydują się pojechać do Ultimo, żeby sprawdzić co się dzieje. Podjeżdżają pod Butik o godzinie 22:15 i widzą zaparkowany niedaleko charakterystyczny samochód Daniela. Wszystko wskazuje więc na to, że Daniel i Anna są w środku, w butiku, zwłaszcza że światła są zapalone, a alarm nie jest włączony, jednak drzwi są zamknięte. I dopiero około północy udaje im się dostać do butiku dzięki zapasowym kluczom, które znajdowały się w sąsiadującym zakładzie krawieckim. I na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku, ale na dolnym poziomie, między schodami a ladą, Natalia widzi Daniela w kałuży krwi. Daniel nie żyje, został dwukrotnie postrzelony. Obok leży Anna, również dwukrotnie postrzelona, ma wybite zęby, a z ust cieknie jej krew. Anna żyje i Anna w szpitalu po wybudzeniu się ze śpiączki spowodowanej urazem, wskazuje Beatę Pasik jako zabójczynię swojego męża i osobę, która usiłowała zabić także ją. Beata zostaje ostatecznie skazana na 25 lat więzienia. A ten wieczór zostaje zapamiętany jako strzelanina w butiku Ultimo. Jedna z najgłośniejszych zbrodni lat 90., okresu, który obfitował w porachunki mafijne, napady, kradzieże. Dlaczego więc właśnie Ultimo do dzisiaj budzi takie kontrowersje i do dzisiaj regularnie pojawia się w doniesieniach medialnych? I do rozmowy na ten temat zaprosiłam Andrzeja Mroczka, byłego policjanta, pracującego m.in. w Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym i zabójstwami oraz w służbach specjalnych. Obecnie ekspert do spraw terroryzmu i terroru kryminalnego oraz koordynator do spraw szkoleń Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Cześć Andrzej. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Cześć. Ty nie byłeś bezpośrednio zaangażowany w tę sprawę, co w mojej opinii czyni cię osobą dość obiektywną. Natomiast miałeś wgląd w akta tej sprawy i fragmenty tych akt widzimy właśnie przed tobą na stole. Chciałem cię zapytać czy to była sprawa taka jak inne sprawy dotyczące zabójstw, z którymi miałeś styczność, czy coś tę sprawę wyróżniało? Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, jaka była sytuacja w tych latach 90. Tak jak już wspomniałeś, rzeczywiście Warszawa, ale również inne miasta w Polsce były terroryzowane przez różnego rodzaju większe, mniejsze grupy przestępcze wybuchały bomby. Niemal że codziennie dochodziło do Strzelaniny. Osoby, które w wyniku tych strzelanin, to były również przestrzeni publicznej, to nie tylko gdzieś tam w jakichś zakamarkach. I wśród tych porachunków mafijnych, wywierania wpływów na kolejne grupy przestępcze, zdarzały się sytuacje bardzo spektakularne i między innymi, nie dotyczące grup przestępczych i między innymi taką z jednych strzelanin, która miała miejsce była, było zdarzenie, które miało miejsce w 1997 roku na nowym świecie w Warszawie, w, przy ulicy, przy numerze w numerze 36, gdzie mieścił się no, ekskluzywny, jak na owe czasy butik Ultimo. Sprawa, tak jak wspomniałaś, nie uczestniczyłem w niej. Ani śledczo. Tak. Czyli nie miałem w ogóle żadnego związku z tą sprawą, dlatego że w tamtym czasie to ja pracowałem w wydziale kryminalnym, też zajmowałem się zabójstwami, ale na warszawskiej woli. I dopiero po kilkunastu latach, a mianowicie kilka lat temu właściwie, poproszono mnie na potrzeby reportażu telewizji programu Interwencja Telewizji TVN24 o przyjrzenie się tej sprawie takim chłodnym, niezależnym okiem, w kontekście tego, czy ta sprawa rzeczywiście została do końca wyjaśniona, czy osoba, która została skazana na 25 lat pozbawienia wolności, jest tą, która dokonała tego zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Ona jest na tyle ciekawa, dlatego że tutaj pojawiają się bardzo dużo takich elementów, i przede wszystkim kryminalistycznych, i takich z zakresu sylwetek psychologicznych osób, które uczestniczyły w tych zdarzeniach i ona jest na tyle ciekawa dlatego że pierwsze dwa wyroki, które miały miejsce na przełomie lat 90 i 2000, uniewinniały skazaną Batę Pasik, skazaną. Uniewinniały, tak. Wówczas jeszcze nie, nie skazaną tak, Batę Pasik. Dopiero ostateczny wyrok w 2005 roku ostatecznie skazał ją na karę Czyli 8 wolność. lat po zdarzeniu? Tak, 8 lat po zdarzeniu. Ona przez 8 Ona lat była przebywała... wolną kobietą? To znaczy nie do końca, tak? Bo po zatrzymaniu 2 lata przebywała w areszcie tymczasowym. Później był wyrok pierwszej instancji. Została uniewinniona. Później w drugiej instancji również została uniewinniona. Później była apelacja. Tutaj została skazana na tych samych materiałach, które wcześniej sąd uniewinniał. Także tutaj jest taki no, bardzo ciekawy pod względem e, i prawnym, i e, orzecznictw sądów ciekawy e, temat. Ona w 2005 roku, jak udawała się na salę rozpraw, to miała wszelkie podstawy, żeby sądzić, że po raz trzeci zostanie uniewinniona, ponieważ żadne nowe dowody od tego czasu się na jej niekorzyść nie odnalazły. Tak, tak, tak. Tam nic nie było jakiegoś nowego. Nic się nie pojawiło takiego, które mogłoby przeważać bezpośrednio. Zresztą to też nie był ten ostateczny wyrok. Nie był um, takim wyrokiem jednomyślnym z prostej przyczyny, dlatego że um, i przewodnicząca, i jedna ławniczka y, opowiedziały się na nie, jeżeli chodzi o ostateczny. Na rzecz e, wyrok. jej niewinności. No. Tak, ale z. Sądowa wzięła górę i ostatecznie została skazana, i z sali sądowej od razu przewieziona do zakładu karnego, gdzie przebywała do 2021 roku. Tak, bo warto wspomnieć, że Beata Pasik jest już na wolności od 2021 roku. Mogła na tej wolności znaleźć się wcześniej, dlatego że gdyby przyznała się do winy i wyraziła skruchę, to mogła wcześniej opuścić więzienie. Natomiast ona do końca, cały czas, twierdzi, że jest niewinna, i w rozmowach, które były z nią prowadzone, mówiła, że ona nie przyzna się do czegoś, czego nie zrobiła. Ale może wróćmy do tego 97 roku i prześledźmy po kolei, jak to się stało, że ostatecznie właśnie Beata Pasik trafiła do więzienia. Czyli mamy tę strzelaninę. Po pewnym czasie Anna Jaźwińska budzi się w szpitalu, i co się dzieje? Może wyświetmy w ogóle okoliczności, które były wcześniej i jak wyglądała ta sytuacja? Na podstawie oczywiście zeznań, mhm. zebranych informacji przez policję i ustaleń sądu w trakcie procesu. A mianowicie bo tam było kilka takich sytuacji, bo to ma bardzo duże znaczenie w kontekście prowadzonych później czynności przez policję i prokuraturę. A więc do zabójstwa doszło 16 grudnia 1997 roku tuż, przed świętami Bożego, Narodzenia. Grudzień wtedy był bardzo zimny, wyjątkowo to były zupełnie inne czasy niż teraz. W każdym razie, przed zabójstwem, około miesiąc wcześniej, pracownicy sieci sklepów Ultimo, bo tutaj należy zaznaczyć, że były dwa na Nowym Świecie, czyli był jeden przy ulicy Nowy Świat 36, drugi przy ulicy Nowy Świat 42, i trzeci był przy ulicy Świętokrzyskiej. Bardzo Prestiżowe lokalizacje, co ma pewne znaczenie. Tak, jak najbardziej. Właścicielami tych butików było dwóch mężczyzn. Od dłuższego czasu między nimi dochodziło do różnego rodzaju nieporozumień związanych z prowadzoną działalnością. Mniej więcej miesiąc przed tym. Tragicznym zdarzeniem doszło również do takiej bezpośredniej konfrontacji pomiędzy tymi właścicielami, co nawet widzieli pracownicy. Czy Oni się chyba po prostu pobili. Tak, takiej fizycznej konfrontacji. Były, było mnóstwo nieporozumień, tak, no i to nie tylko chodziło o pieniądze, ale również o sprawy kadrowe, o sposób prowadzenia biznesu i tak dalej. Mniej więcej na początku grudnia, to tak było gdzieś chyba w granicach 6 grudnia, to było właściwie kilka dni wcześniej, do kierowniczki sklepu przy ulicy Nowy Świat 36 do Anny Jaźwińskiej dotarły informacje, że przy ulicy Świętokrzyskiej, gdzie pracuje Bata Pasik, dochodzi do nieprawidłowości związanych z utargami. I podejrzewana była Bata Pasik o to, że nie nabija na kasę fiskalną sprzedanych, sprzedawanego towaru i pieniądze sobie przyjąć do jej kieszeni. Tak. tak. Pani Anna Jaźwińska porozmawiała z jednym z właścicieli tych butików, ten jej wyraził zgodę na zrobienie prowokacji. Prowokacja polegała na tym, że Świeżo zatrudniona pracowniczka w jednym z tych butików poszła do tego sklepu na świętokrzyską, kupiła spodnie tam za 140 parę złotych. Bata pasik sprzedała te spodnie. One nie zostały nabite na kasę fiskalną. I o tym Anna Jaźwińska poinformowała szefa, że faktycznie dochodzi do jakiejś nieprawidłowości. Bata Pasik z kolei tłumaczyła się, że były takie rekomendacje od właścicieli firm, żeby nie nabijać wszystkiego na kasę. No chodziło po prostu o uniknięcie różnego rodzaju tych płacenia wszystkich kwot, generalnie oszustwa fiskalne. No co wydaje tak? się całkiem prawdopodobne, że tak mogłoby się wydarzyć. Tak mogło być, oczywiście. Powstała wtedy sytuacja taka, że jeden z właścicieli pod nieobecność tego drugiego, który tak faktycznie opiekował się tym butikiem na Świętokrzyskiej, zwolnił Batę Pasik z pracy dyscyplinarnie. Ta z kolei skontaktowała się telefonicznie, bo on przebywał, ten drugi właściciel za granicą, skontaktowała się z nim telefonicznie, że miała miejsce taka sytuacja. Ten z kolei jej nakazał wrócić do tego butiku normalnie do pracy. I ona przyszła bodajże chyba 8 grudnia do pracy. To nie spodobało się... Temu drugiemu szefowi, jak również pani Annie, Annie Jaźwińskiej, została wezwana policja. Tam doszło do. No, do przepychanek, do przepychanek tak. takich no, kłótni, tak? Wymiany zdań. Przepraszam, pani Bata Pasik została wyprowadzona z tego sklepu. Skonsulta, tak pokrótce tak, skonsultowała się z, z kancelarią adwokacką, żeby dochodzić swoich praw. Ona była później umówiona w tej kancelarii adwokackiej. Tam jeszcze pojawiły się takie elementy, że chłopak pani Beaty, Pasik, no, przyjechał do tego sklepu, też awanturował się, dlaczego została zwolniona. No, takie emocjonalne, emocjonalne sytuacje. I co się dzieje dalej? Czyli to mamy mniej więcej 8 grudnia 1990 roku. I mamy to zarzewie konfliktu, który rzekomo miałby potem prowadzić do zabójstwa. To jest główny motyw, który później był tym motywem wiodącym i w prowadzonym śledztwie, jak również w procesie sądowym. Ale tam pojawia się jeszcze kilka innych elementów, a mianowicie. Kilka dni przed 16 grudnia, czyli przed datą, kiedy miało tragiczne miejsce tragiczne zdarzenie, do właściciela, do właścicieli tego butiku, przychodzi list. List anonim, na którym jest kilka słów: śmierć, śledź i żleta. No groźba, groźba. Można by uznać. I na tym w tym anonimie również jest odręczny rysunek, tak? Śledzia i krzyż, czyli taki Jednoznaczny przekaz, tak? Śledź, co Jesteś prawda, jest kojarzone z mafią, przekaz, tak. ale, bo to jest akurat bezpośrednio kojarzone z mafią, mhm. tak? Bo y, wiadomo, że tak jak mafia włoska y, wkładała y, rybę do, y, ofiarą do y, ust, y, ale to wynikało z tego, że te y, ofiary wcześniej y, współpracowały z policją, czyli mhm. za dużo mówiły. No i ten krzyż, który symbolizuje śmierć. Tak? I czy e... policja poszła tropem tej groźby? E... Pozwól, że za chwileczkę przejdę. Dobra, tak? dobrze. E... To było kilka dni przed tym feralnym dniem. Ale jeszcze pojawia się jedna sytuacja, taka, a mianowicie jeden z tych właścicieli, który opiekował się tymi butikami na Nowym Świecie, tydzień przed tym konkretnym zdarzeniem, w godzinach wieczornych, to mniej więcej tak godzina 19, gdzieś koło, tych, koło tej godziny, na zapleczu yy, tego butiku na podwórku yy, zobaczył byłego swojego pracownika, yy, Rafała, nie pamięta jak on miał na nazwisko. On został zwolnił się kilka miesięcy wcześniej, krótko pracował w tym butiku yy, przy adresie 36, co jest istotne. Mężczyzna ten był w wieku, wieku około 25 lat, jak zeznał właściciel. No podejrzewamy dzisiaj, że nie, miał, nie był zatrudniony oficjalnie, i dlatego nie, trudno było dotrzeć do tych danych pełnych. W każdym razie Mężczyzna ten zwrócił się do właściciela butiku, mówiąc, że potrzebuje świadectwo pracy, że pracował tutaj w tym butiku. Ten mu odparł, że posłuchaj, no jest teraz godzina wieczorna. Ja ci w tej raz tego świadectwa nie wystawię. Przyjdź w dzień, dokładnie w poniedziałek, 15 grudnia. Czyli e, przed duchem, dzień. Przed zabójstwa. Dzień, tak, przed przyjść tylko w ciągu dnia, to ja ci wystawię tą, to świadectwo. E, no i tam chwilę, chwilę trwała ta y, rozmowa. E, Następnie 15 grudnia, czyli dzień przed zabójstwem, właściciel, ten sam właściciel tego butiku, znowu na zapleczu, na podwórku, widzi mężczyznę tego, który kiedyś u niego pracował. Rafała. Rafała. I zeznaje właściciel, bo to jest w protokole, mm -hmm. zeznaje, że wydawało mi się to bardzo podejrzane, że co on tam robi, bo nie podszedł bezpośrednio do mnie, tylko tak jakby. Mm, był zaskoczony, że zobaczył mnie. Tak? To było również około godziny 19, tak, po, po 19. W końcu podszedł i mówi, że no, ty cały czas chcę to świadectwo. On mówi, no przecież mówiłem Ci człowieku, że byś przyszedł w ciągu dnia a ty przychodzisz wieczorem, no to jakie ja mam ci to świadectwo wystawić? I również ten właściciel zeznał w protokole, że jego zachowanie wydawało mi się podejrzane. To nie wyglądało tak, jakby on faktycznie chciał ode mnie tego, to świadectwo. Jakby to świadectwo było wymówką, dlaczego on się, się w ogóle tam znalazł, tym miejscu, na tym podwórku. Tak? tak, na tym, na tym podwórku. I mamy z kolei dzień następny, 16 grudnia. Tu już krótko na początku scharakteryzowała się, jak to wyglądało. I dochodzi do takiej sytuacji, że o 19 bata, przepraszam, Anna Jaźwińska zamyka butik, ten przy ulicy Nowy Świat 36. Kilkanaście minut po dziewiętnastej przychodzi jej kuzynka do tegoż butiku, przynosi pieniądze. Z butiku obok tego, z Nowy Świat 42. Jeszcze również w tym czasie, też kilka minut po dziewiętnastej, pojawia się mężczyzna o imieniu Piotrek, który przynosi pieniądze z ulicy Świętokrzyskiej z butiku. Oni wychodzą. I parę minut po ich wyjściu przyjeżdża mąż pani ja Anny Jaźwińskiej, Daniel, Daniel Jaźwiński. Zostają w tym sklepie sami. To jest mniej więcej tak gdzieś około godziny 19.30. No i tutaj Trudno jest odtworzyć, co się tak naprawdę później działo, bo zeznania pani Anny Jaźwińskiej są niespójne i zmieniały się puste, w, w sensie odtworzenia różnego rodzaju wydarzeń, które tam mogły mieć miejsce. Co jest istotne? W każdym razie pani Anna Jaźwińska wpuszcza kogoś do sklepu. Otwiera drzwi, wpuszcza do kogoś do sklepu, schodzi z tą osobą na dół, czyli tak jakby do podpiwniczenia, gdzie znajdowały się takie pomieszczenia biurowe, magazynowe. Tam ta osoba wyjmuje broń, oddaje strzały do wychodzącego z łazienki męża pani Anny Jaźwińskiej I to też jest niespójność bo w pierwszym zeznaniu pani Anna Jaźwińska mówi, że mąż został postrzelony na górze czyli tam gdzie jest powierzchnia sklepowa później zmieniła to i powiedziała, że był w łazience i wyszedł z łazienki i w tym momencie padł strzał pierwszy Następnie oddaje dwa strzały w kierunku Baty Jaźwińskiej, sprawca... Anny Jaźwińskiej. Przepraszam, Anny mhm. Jaźwińskiej. I kolejny, czwarty strzał dobijający pana Daniela Jaźwińskiego. I dalsze... Sytuacje, które tam miały miejsce, to jest tylko i wyłącznie domniemanie. Tak? To jest nawet ślady kryminalistyczne, nie wskazują jednoznacznie, co tam mogło się tak do końca wydarzyć. I tak jak już wspomniałaś, pani Anna Jaźwińska przeżyła to rzeczywiście cud, przeżyła to postrzelenie trafiła do szpitala, przeszła skomplikowaną operację. Ona była w śpiątce, w śpiątce urazowej. Wybudziła się 17 Grudnia w godzinach wieczorno-nocnych tak naprawdę. Ona była pilnowana przez, na zmianę wcześniej, jak trafiała trafia do tego szpitala, była pilnowana na zmianę przez policjantów. No, w tak, obawie jej bezpieczeństwo. Podejrzenie, ta, że ktoś będzie cię być. To procedura, która y, obowiązywała i obowiązuje. E, wybudziła się i. Y, i teraz zaczyna się ciekawie. No, i zaczyna się ciekawie, tak, bo no, nawet sąd nie doszedł do końca, co faktycznie się działo pomiędzy panią Anną Jaźwińską a policjantami, czy policjantem, którzy uczestniczyli w tym pilnowaniu ofiary. Bo ona się budzi i zaczyna rozmawiać z policjantem, który jej pilnował. Tak. I to zaczyna rozmawiać, to jest takie za dużo powiedziane, tak. No tutaj ciężko jest odtworzyć, tak, no bo to są godziny nocne. Na pewno jest ofiara osłabiona, no z całym zdarzeniem, z operacją. No tak, tym tym zdezorientowana. Tak. No i pojawia się informacja, że strzelała do niej Bata Pasik. I wtedy policja uruchamia procedurę czyli między innymi jest prowadzona obserwacja przez całą noc lokalu, w którym mieszka pani Bata Pasik ze swoim chłopakiem. I o godzinie 6 rano, dnia 18 policja wchodzi do mieszkania, zatrzymuje Beatę Pasik i zatrzymuje jej chłopaka. Tylko tu należy nadmienić, że te informacje, które pojawiły się w godzinach nocnych, one nie zostały zaprotokołowane. No to właśnie, jest... czyli nie ma notatki z tej rozmowy Beaty Pasik z policjantem. Tutaj mówię o oficjalnym protokole, tak? Bo notatka to jest yy... jeszcze inna, bo nota ta notatka, która później powstała przez policjantów, którzy ją pilnowali no to ona pozostawała, pozostawiała bardzo dużo mhm. wątpliwości, nawet yy, yy, przez sąd, tak, który yy, zresztą policjant, który pisał tą notatkę, on... Yy, yy, yy tłumaczył się później niepamięcią, jak również pomyleniem Ale różnych czyli Dobrze rozumiem, że po tej pierwszej rozmowie, w cudzysłowie rozmowie Beaty Pasik z policjantem, nie ma śladu oficjalnego w dokumentach, tak? Pojawiła się notatka, tylko ta notatka Napisana była... Napisana później. Tak, tak. I dopiero pierwsze takie oficjalne przesłuchania to były w dniu 18 grudnia. To pierwsze się zaczęło o godzinie tam 10 z minutami, później było o 14, czyli tak naprawdę pani Anna Jaźwińska tego dnia, 18, no była w tym potocznym języku policyjnym wałkowana, jeżeli chodzi o te zeznania. I one w ogóle były przede wszystkim i niespójne i niekonsekwentne, miały bardzo dużo luk. Okazywano jej również tablicę, a już fizycznie pani Bata Pasik była zatrzymana, tak? Czyli te czynności procesowe de facto były robione już po zatrzymaniu czyli związane z panią Anną Jaźwińską, te czynności procesowe były już de facto po zatrzymaniu pani Baty Pasik. No i cóż, no ja tutaj. Yy... A też jest jeden ciekawy wątek, o którym yy, wspominałeś yy, mi podczas naszej rozmowy przed... Nagraniem, czyli że ten policjant, który towarzyszył e, Annie Jaźwińskiej w momencie, kiedy ona się wybudziła, to był policjant, który również uczestniczył w interwencji e, w tym momencie, kiedy Beata Pasik była z 8, 8 Tak, e, wyprowadzana grudnia, czyli, e, z butiku e, na ulicy Świętokrzyskiej. 10 dni wcześniej, tak. zgadza się. To był ten sam policjant, e, który uczestniczył w tej interwencji związanej z batą Pasik na ulicy Świętokrzyskiej. E, no i później przypadła mu. Służba akurat, że musiał pilnować yy, z kolei ofiarę postrzelenia. I akurat Annę był Podźwiedz. wtedy, kiedy ona się obudziła. I to oczywiście tak. może nic nie znaczyć, ale to też może mieć pewne znaczenie dla tego, co powiedziała mu Anna Jaźnińska. E no, oczywiście nie chciałbym tutaj jednoznacznie tak, mówić. ale mówię, Być może nie ma żadnego, ale być może ma. Pewne, pewne sytuacje mogły wystąpić. Mogły, zaznaczam. A polegające na tym, że e, kiedy e, pani Beata, przy pani Anna ja Jaźwińska nie była pewna e, e, faktycznie e, odtworzenia tego, co się mogło e, wydarzyć, e, no ten policjant mógł pewne rzeczy zasugerować, naprowadzić, tak? ale to nie zostało udowodnione. E, w każdym razie też pojawia się tutaj bardzo poważny też problem związany z tym, że mm, policjanci twierdzili, że był lekarz przy tym, nie było lekarza, bo sam lekarz stwierdził, że e, był na zewnątrz, dopiero się podpisała lekarka e, i przystawiła pieczątkę, e, kiedy podsunięto jej e, to zeznania, czyli też tutaj prawdy się nie dowiemy do końca, jak było i kto tak, był ale faktycznie. ale uważam, że ten fakt, e, że to jest ten sam policjant, on jest wart do odnotowania. Jaki ma... Miał, czy miał w ogóle wpływ na jej zeznania, nie wiemy, no ale to jest ciekawy zbieg okoliczności. No, akurat tak się zdarzyło. To, to jest rzecz mm -hmm. y, naturalna. Tylko tyle, że y, ja nie wiem, czy po prostu nie powstała taki moment euforii, tak? Czy ten policjant, bo to już ten należy podkreślić, że wtedy ten policjant był mało doświadczony, jeżeli mhm. chodzi o taką pracę stricte policyjną, a już kryminalną. Czy to po prostu ten policjant nie popadł w daleko idące wyciąganie wniosków, mhm. tak? No skoro kilka dni wcześniej uczestniczył w awanturze, która miała miejsce na Świętokrzyskie i tutaj nagle jest ofiara wszystko związane z tym. No to jedno pierwsze skojarzenie, no to, że tak. ta pracowniczka chciała się zemścić. No, ale podkreślmy, to jest tylko przypuszczenie, nie mamy na tak, to żadnych tak, dowodów. Tak, oczywiście, ja tutaj też nie, na pewno się nie podpisałbym mm -hmm. pod takim, bo nie mogę tutaj nikogo oskarżać o coś takiego. No i tutaj powstają i powstaje tutaj szereg bardzo dużo takich, powiedziałem, nieścisłości. I w pierwszym momencie pani Anna Jaźwińska Zeznaję, że jest y, pewna y, w 97%, że to bata pasik strzelała. Później jest pewna y, w 99%, bo ona kilka razy była przesłuchiwana. Czyli pewność tak? w niej rośnie. Y, rośnie. Aczkolwiek później w orzeczeniu tym z 2003 roku, tym drugim uniewinniającym, sąd powołując się na zeznania składane w prokuraturze przez panią Annę Jaźwińską, zresztą tak jak zacytuję państwu. W zeznaniach tych stwierdziła, że jest na 90% pewna, że to Kamińska strzelała, bo należy tutaj też wyjaśnić, że bata Pasik posługiwała się nazwiskiem Kamińska w tamtym czasie, po byłym mężu, z domu Pasik i dwuczłonowe. I w protokołach z kolei policyjnych pojawia się tylko i wyłącznie Kamińska -Pasik, mm -hmm. Kamińska pasik, natomiast w normalnym obiegu, ponieważ ona była już po rozwodzie, wszędzie używała nazwiska Pasik, tak, mm -hmm. tego swojego. Czyli sąd, bo to jest fragment ten, który przytoczyłem, to jest z orzeczenia, uzasadnienia tego orzeczenia, uniewinniającego tego drugiego że strzelała Kamińska. Zeznała również, że nie była ubrana w kurtkę, która wisiała na wieszaku. Przed sądem potwierdziła te zeznania. Ta kurtka również jest bardzo istotna, tak? bo y, policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zabezpieczali y, miejsce zbrodni, y, no, znaleźli między innymi kurtkę pani Anny Jaźwińskiej, która nosiła ślady świeże ślady y, no, takiej y, ingerencji, ja bym powiedział, y, y, rozerwania, to, to bardzo charakterystyczne takie rozerwanie, od rękawa tutaj wzdłuż kurtki. Takie rozerwanie najczęściej powstaje w wyniku szarpania. Tak, Anna ciągnięcia. Jaźmińska miała też wybite zęby i tak. nie pamięta, jak to się stało. Z kolei Daniel Jaźmiński miał obtarte knykcie u dłoni. Kostki. Tak. Co mogłoby wskazywać na to, że przed strzelaniną doszło do jakiejś szarpaniny. E, materiał dowodowy na to wskazuje. Ten kryminalistyczny, tak? Bo rzeczywiście Ale tego te... w zeznaniach Anny Jaźwińskiej nie ma. Nie ma, bo ona nie pamięta. Ona nie pamięta. Ja tutaj pozwolę sobie również e, przytoczyć e, kilka słów z zeznań Anny Jaźwińskiej. E, od momentu, kiedy. Zeznaję, że usłyszała pukanie albo dzwonek od zaplecza do drzwi. I zapytałam, podeszła, weszła i zapytała od wewnątrz, Anna Jaźwińska, zapytała: Kto to? Tam jest okno, ja nie wyglądam przez nie. Usłyszałam. Znajome imię i nazwisko. Wydaje mi się, że to był głos Baty Kamińskiej. Otworzyłam drzwi. Przed drzwiami wydaje mi się, że stała Bata Kamińska. Powiedziałam, wydaje mi się, bo tak yy, odtwarzam to, co pamiętam. Nie pamiętam, jak ona była ubrana. Nie pamiętam, czy też coś do mnie mówiła. Później pojawia się ten element, że Anna Jaźwińska zeznaje, że zeszłyśmy na dół, ale nie pamięta, jak schodziły, czy była jakaś rozmowa, czy coś się działo. Nic nie pamięta z tego. Kolejny element, który pojawił się, to jest taki, że. W zeznaniach Anna Jaźwińska mówi, że pamiętam jak Bata wyjęła pistolet, wycelowała we mnie, jak krzyknęłam, wtedy wyszedł z łazienki mój mąż i Bata strzeliła od razu do niego, następnie do mnie. Ja nic już nie pamiętam, tak? To jest też bardzo istotny element, bo tutaj każdemu yy, policjantowi na pewno by się lampka yy, zapaliła. Yy. I pozwolę sobie przytoczyć. Nie pamiętam, co mówiła do mnie Bata Pasik Kamińska. Ja się mm, ją do sklepu i zamknęłam, 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 zamknęłam. A ja ją wpuściłam do sklepu i zamknęłam za nią drzwi na zamek. Zeszłyśmy obie na dół sklepu. Na dole jest również e, toaleta. Ja nie sądziłam, że bata może mi coś takiego zrobić. Ponadto e, w sklepie był mój mąż. Nie udało nie udał się zagrożona. A nie, nie, nie wydałam się zagrożona. E, byliśmy na dole. Bata się e, nie rozbierała. Stała na wprost mnie. Widziałam, że wyciąga e, swój pistolet z długą lufą. E, na pewno nie był to rewolwer, gdyż wiem, jaka jest różnica pomiędzy pistoletem a rewolwerem. I to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne. I mówi y, również o tym, że zapamiętała, że ten pistolet, bo ona mówi o pistolecie, mówi, pistolet miał czarną rękojeść i srebrne, Srebrne elementy, mhm. że srebrną lufę miał, tak. To mówi w momencie, kiedy nie ma jeszcze badań balistycznych. Ale jest tego pewna, to warto podkreślić, że tak, ona no jest tutaj tego absolutnie pewna. i jest rzeczywiście to w protokołach. To nie jest wyssane z palca. Tak? No i tutaj też jest. No ale Kolejna. W końcu, co to było? Pistolet czy rewolwer? Jednoznacznie badania walistyczne wykazały, że to był rewolwer. Czyli to, że ona była pewna, absolutnie, że to jest pistolet, to, jest pistolet to nie był pistolet. Jednak. No i to też podważa jej wiarygodność, mm -hmm. bo. Y ja powiem szczerze, że y, 24-latka y, jest w stanie odróżnić y, pistolet od y, rewolweru. To nie jest y, rzecz naturalna, tak? Mhm. No bo, y, ja nie jestem w stanie. No więc y, się, różnica jest prosta, mhm. tak? Na pierwszy rzut oka, ale generalnie no, musiała mieć wcześniej z czymś takim do czynienia, mhm. żeby wiedzieć, jak wygląda pistolet, jak wygląda rewolwer. To nie jest. Y, o, tak. Osoba, która nigdy nie miałaby w ręku czy nikt by jej nie pokazywał, na pewno nie byłaby w stanie powiedzieć coś takiego, jak tutaj przytoczyłem. No, tak jak mówiłem i cytuję tak. Ten miał rękojeść koloru czarnego i górne części srebrne lub niklowane. Nie widziałam na tej broni tłumika. I nie pamiętam czy, czy, czy towarzyszył głośny huk. Zapytana o ubranie, jakie miała na sobie, Beata Pasik odpowiedziała, że nie pamięta, w co ona była ubrana. Także Tutaj to jest wszystko no, takie jednoznaczne, jeżeli chodzi o no, wiarygodność, tak? mm -hmm. bo tutaj no, są te elementy, które no, wskazują, że... Y to wszystko działa na niekorzyść ofiary. Tak? Te jej zeznania są niespójne, wykluczają się i cały ten przebieg zdarzenia jest niemożliwy do odtworzenia. A mimo to policja podążyła wyłącznie tropem zeznania Anny Jaźwińskiej i na przykład to, o czym mówiłeś parę minut temu, czyli ten były pracownik Rafał, który pojawiał się wieczorami pod sklepem i wyglądał podejrzanie, jak zeznawał właściciel sklepu, ten wątek w ogóle nie był. Badany, ani wątek pogróżek w liście. Pozwolę zaraz, za chwilkę przejść ta, do, do tych wersji, które mhm. faktycznie powinny być sprawdzone. I tutaj pojawił się tak. Czyli mamy ślad osobowy, mhm. czyli zeznania dowodowe Anny Jaźwińskiej, wskazujące na Batę Pasik. I kolejnym takim dowodem, który Został skierowany później do sądu. To był ślad osmologiczny, czyli ślad zapachowy zabezpieczony z kasetki, z takiej kasetki. Z... Na pieniądze. Tak, z... z tego uchwytu i z wnętrza. A czy z tej kasetki zniknęły pieniądze? E... Tak, ale. No powiem szczerze, że tak, powinno być, tak jak właściciel zeznał, powinno być mniej niż 6 tysięcy. Mm -hmm. Są osoby, które przyniosły te pieniądze do Butiku zaraz po jego zamknięciu. One były przyniesione w kopertach. Natomiast Bata, przepraszam, Anna Jaźwińska w swoich zeznaniach nie jest w stanie nie, nie jest w stanie powiedzieć, bo nie pamięta, czy. Te pieniądze z tych kopert włożyła do kasetki, czy też nie. Pamięta, mhm. że liczyła, ale nie pamięta, czy włożyła do kasetki. Kasetka była zamknięta w momencie kiedy pojawiła się policja, czyli nie była tak otwarta, mhm. tylko była normalnie zamknięta, tak? Trudno jest powiedzieć, czy te pieniądze tam faktycznie się znajdowały. No, to jest tylko przypuszczenie, że sprawca zabrał te Bo rozumiem, pieniądze. Rozumiem, że podejrzenie, i dlatego był badany ten ślad osmologiczny, było takie, że Beata Pasik zabrała te pieniądze z kasetki i dlatego tam powinien pozostać jej zapach. Tak. Takie było domniemanie. Tylko tyle. Ja oczywiście nie chcę tutaj oceniać kolegów policjantów, którzy pracowali przy tej sprawie, bo to różne okoliczności mogły wpływać na to, ale to nie będziemy teraz tutaj rozkładać na czynniki pierwsze. W każdym razie został pobrany ten ślad zapachowy. To jest bardzo istotne. Następnie, no według tych okoliczności, które tam się po, pojawiły, domniemanych okoliczności, sprawca, czyli tu w tym wypadku wskazana Beata Pasik, wzięła pęk kluczy, tak, przy których między innymi znajdował się kluczyk do tej kasetki. Mhm. Bo to akurat zeznała z kolei Anna Jaźwińska, że taki ten kluczek był bezpośrednio przypięty do innych kluczy, ten od kasetki. Następnie wzięła ten bata pasik, wzięła ten, ten kluczy i. Po zastrzeleniu Daniela Jaźwińskiego, po zastrzeleniu Anny Jaźwińskiej, jak się, jej, jak się mogło wydawać też skutecznie, spokojnie. Wzięła klucze, pęk kluczy, weszła na górę, mhm. od zaplecza otworzyła drzwi, wyszła i od zewnątrz zamknęła te drzwi. Tych kluczy, jak również tej broni, z której oddano strzały, później nigdzie nie znaleziono. Do dzisiaj nie znaleziono. Ale to wskazuje na działanie z całkowitym wyrachowaniem. To znaczy, młoda... to znaczy z tak, tak. No Jeżeli zbudujemy sobie profil mhm. y, sprawcy, no to y, wszystkim się nasuwa y, zimna sprawca. Zimny, wyrachowany, mhm. z doświadczeniem, bo y, osoba, która by dokonywała pierwszy raz tego typu y, no, a zbrodni... A można podejrzewać, że raczej ta dwudziestokilkuletnia dziewczyna no to nie była doświadczoną zabójczynią. No, wszystko na to wskazuje, tak? bo Bata Pasik była rok młodsza mhm. od ofiary Anny Jaźwińskiej, czyli ona wtedy tam miała 23 lata, Bata Pasik. I no, trudno tutaj wbudować rzeczywiście pod względem tym takim osobowościowym. Tym bardziej później biegli psychologowie i psychiatrzy, by powiedzieli się, że Bata Pasik no, nie ma skłonności takich, aby zachowywać się w taki sposób. No, i proszę mi uwierzyć, ja byłem na dziesiątkach zabójstw i z broni palnej w swojej karierze zawodowej, bo tak jak wspomnieliśmy na początku tych wydarzeń w tamtych latach 90., to było bardzo dużo. Mm. Tak, także miałem się na czym uczyć. Proszę mi uwierzyć, że jeżeli sprawca popełnia jakąś zbrodnię w sposób taki spontaniczny, bo tutaj nie mówimy, że w afekcie, ale takim spontanicznym. To no, zostawia mnóstwo śladów różnego rodzaju, tak? takich typowych śladów kryminalistycznych, które później no, mogą bezpośrednio wskazywać na niego. No i to zachowanie, tak? czyli spokojne zamknięcie drzwi okay. i Pozbycie się dowodów, broni, tak? Poz, tak pozbycie się tych bezpośrednich y, dowodów. No i też należy zwrócić uwagę na broń, z której y, strzelano, czyli nie, była to, nie był to pistolet, y, tak jak twierdziła Anna Jaźwińska, czyli osoba pokrzywdzona, tylko był to rewolwer. I w tamtych latach 90. ten typ y, rewolwer, bo dlatego, że tutaj nawet biegły nie mógł jedno, jednoznacznie wskazać. Tak? On wymienił dwie, nie będę tutaj konkretnie mówił, ale wymienił. Dwa modele rewolweru, z którego mógłby paść te strzały. I w tamtych czasach był to rewolwer no dosyć rzadko spotykany. No był na wyposażeniu różnego rodzaju służb i policyjnych, między innymi. No oczywiście był w obiegu na tym czarnym rynku, ale była to droga jednostka. Tak? Za, taką, za taki rewolwer można było kupić, Dwa przeciętne pistolety. Tak? Mm -hmm. e, I był no tak, to przede więc pytanie, wszystkim. pytanie: skąd młoda dziewczyna bez żadnego doświadczenia zaplecza kryminalnego nagle dysponuje takim sprzętem? No, mogła od kogoś pożyczyć, tak. Y, mogła gdzieś mieć taki już wcześniej kupić. No ale generalnie, y, no, jeżeli byśmy się zamknęli na tym krótkim. Y, y, na, tym, na tej krótkiej osi czasowej. Czyli od motywu 6-8 tak, mo grudnia, grudnia, kiedy ona tak. została zwolniona, I bo 10 dni później tak. dokonanie zabójstwa. Także y, zakup w tym czasie tego typu broni bez znajomości rynku, bez znajomości możliwości dotarcia, poza tym następnie wyćwiczenie, wyuczenie, y, 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 trzymania tej broni, oddawania strzałów. No, to wątpię, tak? Mm -hmm. Wątpię, żeby to było y, możliwe nie można wykluczyć, tak, nic na 100%, ale no to jest duża wątpliwość. Poza tym tego typu rewolwer, to jest duża jednostka broni i on jest bardzo ciężki, mm -hmm. tak. To jest ciężki dla mężczyzny, żeby no, sprawnie funkcjonować tą bronią, a natomiast dla kobiety no, wzrostu około tam blisko 170 cm drobnej budowy ciała, no to ja to słabo widzę, mm -hmm. tak? Dlatego, że tak. Tutaj też jest bardzo istotne, no bo gdyby nawet była to bata, pasi, która chciałaby dokonać tego zabójstwa z broni palnej, no to rozsądne by było, no jeżeli by była taką znawczynią broni, no to rozsądne by było użyć pistoletu, a nie rewolweru. Przede wszystkim pistolet ma mniejszy odrzut i jest celniejszy niż rewolwer. I przy takich strzałach, jak zostały oddane cztery. Z odległości około dwóch metrów. No, oczywiście one mogły być celne nawet dla osoby, która tam niespecjalnie strzelała wcześniej, ale przy każdym tym strzale powstaje odrzut. Tak? Taki mhm. odrzut, że no, powodujący niecelność w oddawaniu strzałów. No i dlatego tego typu broń w rękach takiej kobiety no, nie bardzo. Nie bardzo pasuje, pasuje to tutaj, tak. tak jak najbardziej. No i co, tutaj wracając już do zabezpieczania tych śladów kryminalistycznych, no to um, niestety, ale na przykład nie zostały zabezpieczone żadne ślady traseologiczne, czyli to znaczy? różnego rodzaju odcisku obuwia, które mhm. były na posadzkach i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, nie dociekam dlaczego, w każdym razie Kolejny, kolejna taka, no dla mnie wykluczająca się rzecz, a mianowicie, no pobrano ślady zapachowe z kasetki, no właśnie, a dlaczego ta, nie pobrano ten, ten z klamki, tak, czyli z drzwi wyjściowych, bo w, w, na klamce też zostały mhm. świeże, świeże zapachy, tak? Jeżeli to dlaczego nie pobrano z wielu tych miejsc, tylko Dowa... akurat mhm. z tej kasetki? No, dlatego, że ukierunkowano swoje działania przede wszystkim na to, że był to napad rabunkowy. Tak? No tak, bo tu warto podkreślić, że te ślady osmologiczne na kasetce były wskazujące na Beatę Pasik, ale też trzeba pamiętać o tym, że ona wcześniej pracowała w tej sieci butików, więc pieniądze, które przechodziły przez jej ręce, trafiały również do tej kasetki i w ten sposób ten zapach mógł się tam wcześniej pojawić. Koperty i tak dalej, tak? Tylko, tylko pamiętamy, że Bata Pasik została 10 dni wcześniej zwolniona, także ten zapach to trudno, żeby się utrzymał, aczkolwiek później, no. Z tymi, z tymi śladami osmologicznymi to rzeczywiście tam powstało bardzo dużo takich niejasności od metodologii, która była stosowana w tych latach 90. No tak, bo to był Jeżeli... chyba taki moment takiej fascynacji tą osmologią, prawda, jeśli chodzi o kryminalistykę. Tak, tak. I to rzeczywiście w latach 90. to na porządku dziennym, ja niejednokrotnie uczestniczyłem w tego typu mm -hmm. eksperymentach procesowych. I to było na porządku dziennym, okay. ale to z kolei, jeżeli teraz yy, powiedziałaś o tym, że to było yy, bardzo popularne, no to też były popularne inne yy, metody takie, które były stosowane, m.in. badania poligraficzne, yy, a nawet wprowadzanie świadka w hipnozę. Tu akurat w tym wypadku nie przeprowadzono takich tych yy, badań mm -hmm. yy, specjalistycznych, jakichś eksperymentów yy, tego typu. Yy. W każdym razie te ślady osmologiczne, już na etapie procesu sądowego, one zostały przez składy sędziowskie wykluczone, bo są, były po prostu mało wiarygodne i ze względu na metodologię, która była, jeżeli chodzi o samopobieranie, później porównywanie tych śladów. Czy ten ślad mógł się utrzymać zapachowy kilka dni, czy też nie. Tutaj były rozbieżności, jeżeli chodzi o biegłych, i oni nie. Kategorycznie też ci, którzy zajmowali się tymi ekspertyzami osmologicznymi, jednoznacznie nie wypowiadali się co do tej tak, czyli o utrzymanie się tego typu śladów zapachowych. To tak jak powiedziałaś, ona mogły być naniesione i na banknotach, i na, kopertę, i na kopertach. Tak. Też nie wykluczyli biegli, że mogły się utrzymać. Teoretycznie powinny być 72 godziny, tak, ale równie dobrze na jakimś kopercie gdzieś tam mogło być to ten ślad mocno utrwalony i mhm. dlatego został tak bardziej wyrazisty. Także te ślady osmologiczne zostały. No, tak jakby odrzucone, tak nie brano ich y, pod uwagę w, na, w trakcie tych przesłuchań. Czyli mieliśmy sądowych. tylko zeznanie Beaty Pasik? Zeznanie, y, zeznanie Anny Jaźwińskiej, mieliśmy Anny tylko Jaźwińskiej. przeciwko Beacie Pasik. I tak jak już wspomniałem, tak? które procentowo się zmieniało od kolejności przesłuchania. Ale Beata Pasik miała też alibi, które też się zmieniało tak to yy, nazwijmy, dlatego że miała pierwotnie alibi swoich, yy, no nie teściów, bo to byli rodzice chłopaka i swego chłopaka. Później ten chłopak ją obciążył, ale po latach to swoje obciążające zeznanie wycofał, tłumacząc, że został niejako przymuszony do tego, żeby obciążyć swoją no, nie dziewczynę. Nie po latach, on yy, za miesiąc je wycofał. Za miesiąc je wycofał. Tak, tak. No, Alibi, które zostało przedstawione przez Batę Pasik, ono było kontynuowane, ono nie było zmienne, tak naprawdę. No tam tylko ten chłopak zmieniał wersję wydarzeń. Dlatego, że ten chłopak w tamtym czasie starał się o przyjęcie do, do policji. Złożył dokumenty i czekał po prostu na tą ostateczną informację, że został przyjęty. Kiedy 18. policja zatrzymała Batę Pasik, zatrzymała właśnie tegoż y, mężczyznę. Y, no oni, y, jedna i druga osoba została poddana y, tej procedurze... Y, Wałkowanie, y, y, jak to nazwałeś? Y, to, to ty to powiedziałaś. <laughs> y, procedurze taką rozmów, przesłuchań, weryfikacji y, spójności ich zeznań między y, sobą. Y, ale to znowu też nie jest tajemnicą, bo... Y, Chłopak, Baty Pasik, po kilkunastu godzinach przesłuchania i tłumaczenia mu, że kariera jego policyjna już będzie skończona, skończona że jego ambicje legły w gruzach, że też pójdzie siedzieć. No, no, trudno już powiedzieć, co się działo w jego głowie. W każdym razie. No, powiedział, że nie było baty pasik u niego rodziców w domu, tak? Bo ten alibi było tak, że Bata w tym czasie alibi Baty Pasik polegało na tym, że w tym czasie, kiedy doszło do zabójstwa, ona przebywała ze swoim chłopakiem u jego rodziców na, na ulicy Brudnie. Malborskiej. Tak, na Brudnie. Czyli daleko dosyć od Nowego Świata. No daleko, daleko, daleko. I to było utrzymywane, tak? I w trakcie tego przesłuchania, tego to, to na I oni utrzymywali tę wersję do końca, że ona przebywała wtedy u nich, rodzice chłopaka. Tak, tak. Ten chłopak y, przyznał w trakcie tego zatrzymania, y, zaraz po zdarzeniu, że y, No nie, że to w takim razie to. Y, y, nie była cały czas z nim ta mhm. jego dziewczyna, czyli beata. Y, został wypuszczony. I po miesiącu tak mniej więcej wycofał, zmienił te zeznania już w prokuraturze, zmienił te zeznania i mówi, że był przymuszany przez policję, żeby tak zeznać, a nie inaczej. Poza tym to, co podpisał, to nie było to, co powiedział. Tylko po prostu już w trakcie, był w takim stresie, że kazano mu podpisać, to podpisał. Tak? Co ciekawe, on w końcu zrezygnował z kandydowania do policji. Tak, Chyba po tym całym zdarzeniu stwierdził, tak. że woli nie mm -hmm. mieć z tym towarzystwem nic więcej wspólnego. Zgadza się. I prokuratura przedstawiła zarzuty jemu i jego rodzicom za fałszywe zeznania, czyli dawanie alibi bać pasik które nie jest alibim, bo według prokuratury te ich zeznania dające alibi są niewiarygodne, tak? ale dlaczego są niewiarygodne? Nigdzie się nie doczytałem w tych aktach. Ale to te zarzuty spowodowały, że ich zeznań nie można brać pod uwagę, jeśli chodzi o sprawę bata. A to ciekawe, już tak, pod względem prawnym, tak? No, tutaj nie jestem prawnikiem, ale to też było rozkładane na czynniki pierwsze, a mianowicie, jeżeli bata pasik przedstawiono jej zarzuty i był, toczył się proces w kontekście zabójstwa i usiłowania zabójstwa, ona podała alibi. A osobom, które dawały jej alibi, przedstawiono zarzuty w składaniu fałszywych zeznań, to alibi. Baty pasik nie mogło być brane pod uwagę dlatego, że te osoby, którym przedstawiono zarzuty, które dawały alibi, e, są niewiarygodne, skoro im przedstawiono mm -hmm. zarzuty. Ta sprawa została Bardzo do tak, odrębnego prowadzenia wyłączona została. Zresztą później umorzona, tak, z braku dowodów. Ale to już nic nie zmieniło To nie w sprawie zmieniło, Beaty jeżeli pasik. chodzi o proces sądowy, mm -hmm. to, to dlatego to zostało wykluczone, tak? Sąd nie mógł brać tego pod uwagę. To są kwestie zawiłości praw. Ale tam było jeszcze jedno alibi, dlatego że Beata Pasik razem ze swoim chłopakiem pojechała tego wieczoru, czyli 16 grudnia 97 roku, kupować ozdoby choinkowe, no bo zbliżały się święta, do kwiaciarni, która również znajdowała się na Brudnie, czyli bardzo daleko od. Butiku Ultima. Ale to nie, nie, nie. To już było około godziny 22, czyli to już było dawno po zabójstwie. Po zabójstwie, ale czy ktoś sprawdził, czy ona zdążyłaby z butiku na Nowym Świecie przejechać do tego czasu na Brudno? Czyli od momentu, kiedy doszło do zabójstwa, czyli w granicach między 19.30 a 2016 grudnia, przemieszczenie się z ulicy Nowy Świat na ulicę Malborską na Brudno. E, powiem ci szczerze, że czytałem te y, akta, ale nie doszukałem się, żeby ktoś przeprowadził taki eksperyment. Jaki jest czas przejazdu? Jakimi środkami, czyli na przykład taksówką, y, samochodem, autobusem. autobusem. Mhm. Nie znalazłem y, takich informacji, czyli y, skoro nie znalazłem, to albo y, nie widziałem wszystkich Alu dokumentów, nie albo nie przeprowadzono tego, tego, tego typu eksperymentu. On jest bardzo istotny, tak? Mhm. No, bo on wpływa i na alibi samej Baty Pasik, a również na te y, zeznania osób, które dawały jej mhm. ta, to alibi. Tak? czy nawet programy telewizyjne, które były wtedy, tak, no bo oni siedzieli w pokoju, oglądali coś tam, były jakieś rozmowy. To też są bardzo takie istotne elementy. No i, i faktycznie dopiero później, koło godziny tam 22, ci młodzi wyszli z, od rodziców tego chłopaka mhm. i obok była kwiaciarnia. Poszli do tej kwiaciarni, czyli Bata pasi z tym chłopakiem poszli do tej kwiaciarni i chcieli kokardki. Co prawda później kwiaciarka zeznała, że no dla niej to było dziwne bo oni chcieli tyle tych kokard że nie było to w stanie do zrobienia na miejscu tak i, i, i tam umówili się na następny dzień w każdym razie i nie odebrali tych kokard. Już. Nie odebrali tych kokard, tak. No, w, jeśli chodzi o takie komentarze nieprzychylne dla Beaty Pasik, to czytałam, że są takie podejrzenia, że ona specjalnie w tej kwiaciarni zachowywała się tak ostentacyjnie, żeby na pewno sprzedawczyni ją zapamiętała i później ewentualnie to na logikę, jej dała. Na logikę. Karolina na logikę. Jeżeli bym chciał coś takiego zrobić, to zrobimy to około godziny 20. Tak. Ale tutaj z tą logiką 20, mamy problemy, jeśli 20, chodzi o 22, tę sprawę. 22, no to yy, wiesz, no, od godziny yy, tej popełnienia zbrodni, no to yy, mamy około dwóch godzin. Także tutaj to, yy, jeżeli coś takiego yy, powstałoby w zamyśle sprawcy, to no, powinien to zrobić wcześniej. tak? tak. Mhm. Yy, Czyli zabezpieczyć się wcześniej, a w tych godzinach wcześniej, a o 22 no to jakie to yy, dawało yy, wzmocnienie alibi, no w mojej ocenie słabe, tak? nie mające żadnego znaczenia. Okej, okay, ale teraz wróćmy do, tych, do tego wątku, który już się kilka razy przewinął w czasie naszej rozmowy, czyli tych różnych pobocznych sytuacji, które w ogóle nie zostały badane, czyli listu z pogróżkami, czyli konfliktu właścicieli butików, obecności tego podejrzanego, byłego pracownika, który z niewiadomych przyczyn wieczorami pojawiał się i kręcił na zapleczu. Czy jakiekolwiek kroki śledcze zostały podjęte, jeśli chodzi o te wątki? Nie. Dlaczego? Dlatego, że był sprawca. I chciałem jak najszybciej zamknąć. zamknąć sprawę, tak? Tak jest. Na ogół jest tak, że jeżeli dochodzi do zabójstwa, jest to zabójstwo i kryminalistycznie skomplikowane, i ma duży wydźwięk społeczny, to równolegle do tych czynności procesowych prowadzonego śledztwa są prowadzone czynności operacyjne, czyli te niejawne, czyli jest też wszczynana sprawa, na przykład rozpracowanie operacyjne, sprawa operacyjna. I zadaniem tych operacyjnych jest dostarczanie różnego rodzaju dowodów dla tych prowadzonego śledztwa. No i tutaj w mojej ocenie raczej nie było prowadzona sprawa operacyjna, bo sprawca był już z dnia na dzień tak naprawdę, tak? No to nie było potrzeby wszczynania sprawy operacyjnej, tylko były czynności procesowe. Czyli wybrano po prostu najkrótszą, najprostszą drogę. No tak, czyli po prostu tak jak to zresztą powiedział policjant, który no, uczestniczył w tych czynnościach, powiedział, że mieliśmy sprawcę, mhm. no to po co mieliśmy dalej drążyć? Nie, Czyli... było, nie było takiej, nie było, według policjantów nie było uzasadnienia, tylko tyle, że ja też nie chciałbym wszystkiego zwalać tutaj, na się zwalać, tak, tutaj kierować tylko na policjantów, bo pamiętajmy, że policja prowadzi śledztwa i pod nadzorem prokuratury, tak? w tamtych czasach to było tak na ogół przyjęte, że tak naprawdę prokuratura to powierzała w całości albo nawet nasi w całości, albo w części prowadzenie śledztwa. Policji, jeżeli chodzi o zabójstwa. No ale tutaj przede wszystkim no, te dwa organy, tak? czyli policja i prokuratura, tak, jednoznacznie zawierzyły temu, co powiedziała yy, Anna Jaźwińska. I, I nie badały w ogóle wątków w żaden sposób związanych z porachunkami mafijnymi, a tutaj znowu oczywiście domniemując, yy, możemy no, z, pewną, pravdo, z pewnym prawdopodobieństwem założyć, że jeśli chodzi na przykład o, bulti, o butiki w tak prestiżowej lokalizacji jak Nowy Świat, to mogły wchodzić w grę jakieś kwestie właśnie mafijne, pogróżki, haracze, coś takiego. Yy, Oczywiście, dowodów nie mamy. Mm, tak, właściciele tych butików stwierdzili, że nie płacili haraczu. E, czyli. Płaci... Tak, zdaniem, czy to w ogóle było możliwe, żeby w 1997 roku na Nowym Świecie. Było mieć możliwe, butik jeżeli odpalałem działkę, y, będąc jakimś tam ogniwem tak? w, w grupie. Ale tak, lata 90. to rzeczywiście charakterystyczne, jeżeli chodzi o finansowanie grup przestępczych, to jedne z nich to były haracze, czyli zastraszanie właścicieli różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, którzy płacili za tak zwaną ochronę. I rzeczywiście w połowie lat 90., jeżeli chodzi o starówkę i te rejony nowego świata. Tak, to tutaj prężnie działała grupa. Wołomińska i pod przewodnictwem Klepaka, gdzie no dochodziło do takich rzeczywiście brutalnych sytuacji związanych z podporządkowywaniem sobie restauratorów i innych właścicieli, innych obiektów handlowych. To później zostało w jakiejś części ukrócone, ale generalnie to zjawisko utrzymywało się bardzo długo, o to systematyczne płacenie. Jeżeli chodzi o tak prestiżowe butiki, które funkcjonowały, no, na policjanta, który funkcjonował w tamtych latach, w realiach tamtych lat, no, wydaje mi się to mało prawdopodobne, że nie płacili. Tak? A jeżeli nie płacili, no, to powstaje pytanie, dlaczego nie płacili. Ale to nawet bym pominął, bo mi tutaj nie pasuje porachunek jakiś taki mafijny. Aczkolwiek powstała później wersja już w sądzie, że to wcale nie, to zabójstwo nie było ukierunkowane na Batę, przepraszam, na Annę Jaźwińską, tylko, tylko na męża na Daniela, męża Daniela tak? który prowadził swoje interesy Miał jakąś za ochronę. Firmę ochroniarską, tak, tak, Zajmował się instalacją różnego rodzaju też. Monitoringów, takich kamer, tam wygrał przed śmiercią, wygrał przetarg na jakąś ochronę parkingu. No też wszedł, wchodził w jakieś kolizje z, z dużymi firmami ochrony, które no, chciały go wchłonąć, on im podchodził, No to takie gierki konkurencyjne, mhm. tak. Tam później znaleziono jeszcze jakieś banknoty fałszywe u niego, u tej ofiary. Tak? Ale to tak. też nie jest trop, którym jakoś szczególnie podążono, nie. tak samo jak trop tego tajemniczego mężczyzny, który tam się od zaplecza kręcił wieczorami? Nie, bo to nie zostały wyjaśnione te główne trzy, tak? Czyli pierwsza rzecz to jest. Konflikt między właścicielami. Mm -hmm. Druga to jest sprawa tego listu. Z pogróżkami. Kilka dni przed zdarzeniem, tak, który został przesłany. No i ten mężczyzna, ten Rafał, który. No, A czy jego jak próbowano czyta... odnaleźć teraz, czy to jest niemożliwe? <laughs> Na to nikt nie zwracał uwagi mhm. przez kilkanaście lat. Tak? Dopiero, dopiero wtedy, kiedy razem z Grzegorzem Głuszakiem, z dziennikarzem TVN24 zaczęliśmy pochylać się na tym, bo no nie ukrywam, ja znalazłem tego Rafała. tak? Zwróciłem uwagę na tego Rafała, bo na niego nikt nigdzie nie zwrócił go uwagi. go w dokumentach. Dokumenta, Aktach, w pierwszym tomie, akt. Mhm. w to, pierwszym tomie akt. W pierwszym tomie akt i później jak czytałem to szukałem czy ktoś się w ogóle zajął tym wątkiem no bo zapaliły mi się czerwone lampki z prostej przyczyny dlatego że właściciel tak jakby wykłada na tacy osobę którą on widzi... podejrzanego a pamiętamy że jeszcze trzeba należy podkreślić że właściciel był przesłuchiwany w momencie kiedy Bata przepraszam Anna Jaźwińska była w śpiączce mhm. czyli nie było wskazania na Batę Paś. okej okay. Właściciel po prostu tak jakby wyłożył kogoś, kto według niego w ostatnim czasie zachowywał się bardzo podejrzanie. I wieczór poprzedzający zabójstwo mniej więcej w o tej samej, samej porze tak, był... był na zapleczu, tak. na podwórku. Tak? Nie Czyli szlepie. od tej strony, od której wszedł zabójca ostatecznie tak. kolejnego mhm. dnia. Zgadza się. To tak jakby obserwował, co się dzieje y, od tyłu. No to y, tu nie trzeba jakiegoś y, wybitnego detektywa, żeby to y, y, pokojarzył, tak? Żeby chociaż... Pociągnął ten wątek. Tak, i on nie został y, ustalony. A y, jak jest w chwili obecnej, nie wiem, dlatego że y, są prowadzone czynności. Y, no, z informacji, jakie mam, nie mogę się tutaj też podpisać, y, ale y, no, są jakieś prowadzone czynności sprawdzające, i czy udało się, czy się uda ustalić, to Bo no jest powiedzieć. A beata... jak się nie uda, mhm. no to tutaj też apeluję, żeby ten mężczyzna się zgłosił sam. Jeżeli żyje, jeżeli przebywa w Polsce, to żeby się zgłosił sam i wyjaśnił, co on tak faktycznie tam y, robił. Bo Beata Pasik w 2021 roku wyszła na wolność, mimo że no, nie przyznała się i nie okazała tej wymaganej skruchy. To w takim razie dlaczego? To precedens jest. Została bez, przedterminowo zwolniona. Precedens. Prezedens, jeżeli chodzi o y, nasze sądownictwo i y, 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 no, wymiar w ogóle sprawiedliwości, dlatego że mogła wyjść, ale w momencie, kiedy, tak jak już wcześniej powiedziałaś, przyznałaby się i okazała skruchę. Mm -hmm. Czyli musiały być wyczerpane te dwa elementy. I ona tego przez lata nie robiła, nie. bo mówiła, że nie przyzna się, się do czegoś, tego. Mimo tego sąd ją tak. zwolnił, warunkowo, y, dlatego że y, no, z moich informacji wynika, zapoznał się ponownie z tymi materiałami, o których tutaj mówimy i uznał faktycznie, że istnieje z dzisiejszej perspektywy istnieje mnóstwo niejasności i wątpliwości co do materiałów dowodowych, jak również nie wyczerpania wszystkich możliwości poszczególnych wersji. I wrócę jeszcze do jednej kwestii. I teraz tak, gdyby proszę założyć, gdyby Bata Pasik chciała w zemście, w jakimś takim silnym wzburzeniu, Zastrzelić tą swoją koleżankę, An Annę Jaśmińską? Tak, tak, za to, że została zwolniona z pracy. No to przychodząc od zaplecza, kiedy otworzyła jej bata, przepraszam, Anna, drzwi, no to pierwszy odruch jest jaki? No, odruch pierwszy jest taki, że oddaję strzały w momencie, no oczywiście, no, ryzyko, że ktoś mnie może zobaczyć mhm. i tak dalej. Ale z kolei, jeżeli wchodzę jako sprawca do środka, no to z kolei to ryzyko moje. Zwiększa się, że nie uda mi się dokonać tego, co mhm. sobie tam w tej głowie e, tak, wymyśliłem. Tak? Z zimnym wyrachowaniem weszła, zeszła z nią na dół. Zastrzeliła ją, dobiła męża, wyszła, spokojnie, na spokojnie zam, zam, zamknęła tak, drzwi, pieniądze, tak. zamknęła drzwi, nie zostawiając żadnych śladów, wyszła i ślad po tych rzeczowych materiałach, czyli zaginą. dowodowych, zaginął. Alibi jest podważane. I tutaj jeszcze też powstają takie ludzkie wątpliwości, a mianowicie Posłuchaj, no jesteś właścicielką, przepraszam, kierowniczką sklepu, tak? Knujesz przeciwko mnie, tworzysz prowokacje, bo ja jestem w innym sklepie mm -hmm. złodziejem. W końcu udała ci się ta prowokacja, zwalniają mnie z pracy, tak? No ja jestem wkurzony, no jestem wkurzony, tak? I nagle po 10 dniach w godzinach już wieczorowo wieczorowych, tam po 19. Słyszysz dzwonek do, od zaplecza do yy, drzwi sklepu, tak? Słyszysz, pytasz mnie, yy, kto tam? Ja mówię, yy, no ten i ten. Otwierasz drzwi, wpuszczasz mnie do sklepu, wcześniej za Twoją sprawą zostałem mhm. zwolniony. No Nie tak. masz obaw? No że... Mam, mam. No ale wpuszczasz mnie, tak? Dlaczego mnie wpuszczasz? Nie wiadomo, tak by wynikało z tej oficjalnej wersji przez którą Beata Pasik została skazana. No tak, no wpuszczasz mnie, złodziejkę, do sklepu, tak? Idziesz ze mną na dół, schodzisz tam, gdzie są utarg, mm -hmm. który przed chwileczką dostarczyli inni pracownicy. No dla mnie to jest takie, no małe, no oczywiście no, mogła ją omanić tym, że no posłuchaj, chcę Ci przeprosić, czy coś, tak? ale to jest ale takie wątpliwe. Ale Anna tak? nie pamięta. Nie, nie. Tutaj jest y, głusza, jeżeli chodzi o pamięć. Y, psychologowie to różnie nazywają y, to później, co się działo, czyli te zeznania to, y, albo fałszywymi wspomnieniami, albo takim myśleniem tunelowym. Y, czyli czyli... Nie, że, nie, że Anna Jaźwińska kłamie z premedytacji, tylko ona po prostu to tak pamięta. Tak, Na skutek sąd, urazu. Sąd tak założył, że albo mówi, mówimy o Annie Jaźwińskiej, albo mówi prawdę, że faktycznie strzelała bata, pasik, albo wydaje jej się, że mówi prawdę. To znaczy, ona jest przekonana, że mówi prawdę, ale to nie jest prawda. Tak? Mhm. Takie mechanizmy, jeżeli chodzi o mózg człowieka, zachodzą. I to, to, to nie jest czymś wyjątkowym, bo to w wielu, wielu przypadkach, tutaj nie chciałbym mnożyć takich sytuacji, ale było bardzo dużo tego typu zachowań świadków. I co też jest ważne, tak? Co prawda, tą pokrzywdzoną później badali psychiatrzy, no ale ja też zadaję pytanie, bo nie doszukałem się, i tutaj zaznacza, może były prowadzone badania, to są wrażliwe, wrażliwe dane, ale w każdym razie ja się nigdzie nie doszukałem i nikt mi o tym nie powiedział, nie zebrałem takich informacji, żeby czy w stosunku do ofiary. Która była w śpiątce urazowej, nie zaszły jakieś zmiany. Neurologiczne. neurologiczne. Nie widziałem, żeby przeprowadzone były specjalistyczne badania neurologiczne właśnie w tym zakresie, tak? Które zresztą mogły właśnie spowodować no, wytworzenie, zapamiętanie jakiegoś obrazu pod wpływem. Yy, Sugestii jeszcze tego policjanta, który był wcześniej, przy niej w, w, momencie, ta, wybudzenia. Był w momencie obudzenia, wcześniej był podczas interwencji. Czy u niej się... nawet może tam, sama w obecność sposób... tego samego policjanta mogła tak? Też na nie mogło wpłynąć. to wpłynąć. A później kolejne z kolei zeznania, no to jest tylko i wyłącznie powielanie i utrwalanie tak, tego, co powiedziała wcześniej. Bo tak jak Państwu przytoczyłem, te procenty to pewności, to się zmieniały. Mhm. I dopiero w ostatecznym tym procesie sądowym to było 100%, tak? A one były różnie. Od 90, 97, tak? Później 99 i skończywszy na 100. To jest poważna wątpliwość, jako jedyny materiał dowodowy, na którym skazano osobę na tyle lat pozbawienia wolności. Tych wątków takich dużych, które są bardzo niejasne, jest sporo, ale tak, jak tutaj żeśmy powiedzieli, główne to są te y, trzy y, związane z wersjami, które nie zostały y, w żaden sposób pociągnięte. Tak. Mhm. Y ja y, nie mogę, bo ja sobie nie dam y, odciąć ani głowy, ani ręki. No właśnie to jest to pytanie, na które ty tak? chcesz teraz odpowiedzieć. To jest właśnie to pytanie, które zachowałam na sam koniec. Dlatego, że teraz mamy taką sytuację, że zarówno Anna Jaźwińska, jak i Beata Pasik obie przebywają na wolności. No, Anna cały czas przebywa na wolności, ona jest pokrzywdzoną. I ob, obie. Twardo trzymają się swojej wersji. To znaczy Anna Jaźwińska cały czas, nawet chyba z półtora roku temu udzieliła jakiegoś wywiadu, utrzymuje, że jest pewna na 100%, że strzelała Beata Pasik, a Beata Pasik, przebywająca już teraz na wolności, cały czas przekonuje, że jest niewinna. No i pozostało nam tylko jedno pytanie. Czyli, czy Twoim zdaniem to Beata Pasik pociągnęła wtedy cztery razy za spust? E nie dam pewności w stu procentach, jak to dała pani Anna Jaźwik, Jaźwińska, tak? bo yy, yy, zawsze muszę pozostawić sobie ten yy, taki procent, yy, ten margines yy, tych wątpliwości, ale materiał dowodowy, ten, z którym miałem okazję się zapoznać yy, czytając akta... Yy, Daje dużą wątpliwość, czy za tym zabójstwem i usiłowaniem zabójstwa stała Bata Pasik. Mogły stać inne osoby. Jak już przytaczałem, Anna Jaźwińska nawet nie jest pewna, kogo wpuściła do sklepu. Mhm. Czytałem Państwu, tak? Wydaje mi się, że to była Bata Pasik. Wydaje mi się, Czyli to nie ma żadnego przekonania? Prawda? To przekonanie, to przekonanie rosło dopiero w czasie. tak. Rosło, utrwalało się tak, jakby e, e, jej wcześniejsze odtwarzanie czegoś, co tak naprawdę nie wiadomo, czy miało miejsce. Tak? To bardzo ciekawe mechanizmy mogły zachodzić. W każdym razie e, mogłem, będę mógłbym się wypowiedzieć w momencie, kiedy zostałyby zweryfikowane te wszystkie inne e, wersje które wydają się bardzo prawdopodobne, tak? bo tutaj tego, sprawa tego mężczyzny Rafała, mm. bardzo interesująca, e, tam pojawiają się jeszcze inne wątki, e, chociażby ten list, e, nieporozumienia pomiędzy właścicielami, taka gra. No ale to z kolei wątpię, żeby ten ostatni, ta ostatnia wersja, żeby spowodowała no, taką reakcję z któregoś właścicieli, żeby kogoś tam napuścił, żeby zabijać ludzi, kierowniczkę jeszcze, tak, czyli osoby postronne. Natomiast najbardziej według mnie to ta jest mocna strona tego pana Rafała, który tam się pojawia. No bo tak, prowadził obserwacje od zaplecza. No to nie jest bezapelacyjnie, tak? Mm -hmm. Znała go również ofiara. No bo był pracownikiem. Mogła był pracownikiem go wpuścić, oni razem. W tym samym butiku pracowała. Był kolegą z nim konfliktu. Tak, Anna Jaźwińska pracowała razem z tym Rafałem. Później Anny Jaźwiński w protokołach przesłuchania nikt nawet nie zapytał, czy pani mogłaby powiedzieć, kim jest ten Rafał. Mm -hmm. Tam w ogóle nic nie pada. On nikt nie. On niknie. Ten człowiek niknie. tym jednym niknie. zeznaniu właściciela on niknie. Niknie. E, nikt w ogóle nie, ani nie pyta Panią Annę Jaźwińską o niego, jakie były relacje, dlaczego się w ogóle zwolnił z tego butiku. No bo oni pracowali w tym samym miejscu, w tym samym butiku. E, I teraz e, ja to sobie oczywiście wyobrażam, tak, że to mogło tak nastąpić, że e, no, ta osoba zadzwoniła do drzwi. Beata, przepraszam, Anna Jaźwińska no, zobaczyła osobę, którą zna, bo kiedyś pracowała. Tutaj pretekst to był na przykład świadectwo to pracy. Wpuśćmy, tak? bo miał zostawić dla mnie właściciel świadectwo pracy. Zobacz, czy go gdzieś tam nie ma. Tak? To można by było sobie poukładać. Dlatego tak? Zeszli tak? na dół, tak? Ale pozeszli na dół i tak dalej. Nie wiadomo, w jakim stanie psychicznym był wtedy ten człowiek ale doskonale wiedział, o której pieniądze są, gdzie są te pieniądze, jakie klucze są, bo bata Pasik, ona w tym sklepie przy Nowy Świat 36 nie pracowała. nie pracowała. Ona nie widziała, jak wyglądają te klucze, no bo słuchaj, teraz zobacz, masz pęk kluczy. Bo tam było naprawdę sporo mm -hmm. tych kluczy, yy, i teraz yy, spokojnie znajdujesz odpowiedni klucz. Zabieram dwie osoby i spokojnie tak. z tego pęknę. Prawne znajduję... pieniądze zabieram, tak. tak, znajduję ten klucz, który jest do zamknięcia od zewnątrz yy, drzwi wejściowych. Tak? No, yy, to takie jest, no, wiesz, yy, no, z racjonalnego punktu widzenia to się kupy nie trzyma, tak? Yy, bo to jest istotne. Bata, pasik, w tym na 36. Butiku nie pracowała. Mhm. Ona nie wiedziała, jak tam to wszystko funkcjonuje. Zresztą w swoich zeznaniach to potwierdziła Anna Jaźwińska, że bata, pasik nigdy w tym butiku, gdzie ja jestem, nie była. Mhm. Przynosiła pieniądze, ale z butiku ze Świętokrzyskie. Tak. A razem się znały, bo pracowały z kolei w tym butiku obok, tym, tym 42. No jest to bardzo. Intrygująca i ciekawa sprawa i nie dziwię się, że po latach i pomimo tego, że w latach 90. mieliśmy mnóstwo różnych y, spraw, czasem bardzo krwawych i brutalnych, ta jedna wciąż budzi tyle ciekawości i tyle kontrowersji. Zastanawiam się, czy kiedyś poznamy odpowiedź na pytanie, czy to Beata Pasik faktycznie wtedy strzelała. A ja dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, to oczywiście nie jest wyczerpujące, tak, bo no mamy czas ograniczony, Musielibyśmy to na Tak, tam różnych wątków rozkładać. pojawiło się jeszcze sporo, ale myślę, że te podstawowe, najważniejsze udało nam się omówić. I tak jak wspomniałem, nie przesądzam ani za jednym, ani za drugim, ale materiały dowodowe jednoznacznie wskazują, że nie można być w 100% pewnym, że sprawcą jest Beata Pasik. Andrzej Mroczek, były policjant, obecnie ekspert do spraw terroryzmu i terroru kryminalnego. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu i zapraszam na kolejne odcinki Przestępstwa Niedoskonałego.